Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w Szumi Leśnej Szklarni. Co dzisiaj robimy? Zbieramy cebulę. Dokładnie. Ja wam może dam wiadereczkę, już się będziecie bawić, a widzą trochę poopowiadam, tak? Tak. Nie za ten szczypior na początku, tylko tutaj troszkę ruszyć. Potem można wyjąć i tak ostukać z ziemi, tylko nie o krawężnik tu, tylko o ziemię, żeby jak najmniej ziemi było, dobra? I wkładamy nie byle jak do wiadra, tylko tak, żeby się mieściło jak najwięcej, jedna obok drugiej, dobra? My mamy chyba 7 odmian, jeśli dobrze naliczyłem. 2 to są takie zimujące, o zimę, sadzone na sam koniec listopada 2023 roku. One właśnie mogą być sadzone na jesień. To jest elektryk, czerwona cebula i sensio yellow, taka żółta. Bardzo popularne odmiany, pierwszy raz właściwie posadziłem. Tak po prostu dla doświadczenia, aczkolwiek nie jestem jakiś szczególnie zadowolony z tego, że potem zimą czy na wiosnę jak coś próbuję w grządkach zrobić, to tak muszę delikatnie je po prostu omijać, nie? No ale tak je posadziłem. Mam jeszcze zwykłe cebule, wszystko z dymki sadzone, takie na wiosnę jeszcze. Venta czerwona, Stuttgarten żółta, to tak przez przypadek, bo miała być wolska, ale ktoś źle wysłał. Alibaba biała i miały być 2 szalotki, taka zebrunę i sopelek. Ale okazuje się, że to chyba szalotki po prostu nie są, dlatego że szalotka to jest taki cebuluczosnek, jak to ludzie mówią. Ono rośnie takie jak właśnie czosnek, że ma ileś tam tych cebul w jednym gnieździe, a tu mi żadna tak nie porosła, więc chyba te opisy były niestety trochę kłamliwe i no zwyczajnie porosły po prostu podłużne takie cebule, no ale to jak zaraz jak wyjmiemy to sobie pooglądacie. Jak to tam z terminem? W większości cebul załamał się już szczypior i będziemy je wyciągać. Kilka zostawimy sobie, bo z Alibaby widzę najwięcej chyba się nie załamało, bo ten szczypior dziewczyny lubią, więc żeby nie wyjmować wszystkiego naraz i przedłużyć troszkę możliwość jedzenia tego szczypioru, to będziemy zostawiać część. I tak, każda ma jakiś swój okres wegetacyjny, ileś tam dni, tygodni właściwie. Mamy też różny ten termin niby zbioru, późniejsze, wcześniejsze i tak dalej, ale ja większość zbieram na raz, ja nie mam czasu się tak bawić. Fajnie jest z cebulą, że ona nie jest taka wrażliwa jak czosnek. Jak z czosnkiem zaczekamy zbyt długo, no to możemy mieć problemy. Rozleci się na ząbki i będzie się źle przechowywał. A tutaj można sobie poczekać, można zebrać nawet trochę za wcześnie, ale jak się zbierze za późno, jak już szczypior jest prawie, że wyschnięty, to też nie ma tragedii. U mnie mało jest wyschniętych takich szczypiorów, bo ja je obrywałem dosyć regularnie, żeby tutaj nie było aż takiego wielkiego gąszczu. No i uprawiam je też w szklarni, bo po prostu mam mały warzywnik, 20 metrów mam tam powierzchni w tych grządkach, więc tutaj sobie jeszcze więcej tego uprawiam. Ale co do tego terminu wracając, jak się pozałamuje szczypior, tak nie wiem, różnie ludzie mówią, 30%, 50% szczypiorów, jak się pozałamuje, to można zbierać. U mnie w większości już jest tam załamany. Można przyspieszyć zbiór na kilka dni, czy tydzień, czy nawet 2 przed zbiorem. Po prostu samemu ten szczypior załamać, ale taki zdarza się czasami, taki sztywny jeszcze. Tutaj jest jeszcze taki w miarę wiotki, można go załamać. Tam jeden szczypiorek padł, ale można go załamać. Natomiast zdarzają się takie bardzo, bardzo sztywne, to wtedy można urwać cały niechcący pęk, więc lepiej tego nie robić. Więc można przyspieszać albo samemu załamując szczypior, no i jeszcze dać parę dni tej cebulce, żeby sobie tam podrosła i wypełniła się, że tak powiem, witaminkami z tego szczypioru też, żeby się już skupiło na samej cebuli. Można ewentualnie też tak delikatnie poruszać tam, jak słychać, że troszeczkę korzonki pękają, no to tak właśnie popękać troszeczkę, ewentualnie załamać i zostawić właśnie jeszcze na tydzień, ale ja się nie bawię w sumie w takie rzeczy, bo mi to naturalnie się to pozałamywało właśnie w tych cebulach, które dziewczyny zbierają, to już tym bardziej. Róża, zobacz, jak sobie weźmiesz tak na jedną stronę wszystko, o, to możesz tutaj później rączką jeszcze to przesunąć i wciskać kolejne cebule. Nawet tutaj sobie weź, zobacz, przysuń sobie to tutaj, o,
Teraz możesz to nacisnąć i wsadzić. Widzę, że będzie mało tych wiader do zbierania tego, co? Tak. Nie zmieści się cała ta cebula. No nic, na zmianę będziemy robić, w sensie zaniesiemy zaraz i porozkładamy, przyjdziemy z pustymi wiadrami. Zbieram te cebule w tym roku w sumie szybciej. Po pierwsze dlatego, że to ta przede wszystkim jest w szklarni, więc szybciej ruszyła. Druga sprawa, część tych cebul to jest właśnie tych zimowych, które też jeszcze wcześniej były posadzone i wcześniej ruszyły. Trzecia sprawa, sezon ogólnie rzecz biorąc jest w tym roku szybszy, ja już jestem po zbiorze czosnku i szybciej wszystko w tym roku ruszyło, już borówki mam od właściwie 2 tygodni, a zwykle to dopiero za tydzień praktycznie się pojawiały, czyli na przykład z początkiem lipca się pojawiały borówki, raz tylko miałem w czerwcu pod koniec, a teraz już w połowie czerwca pojawiły się pierwsze, tak samo z cebulą, zwykle zbiera się tak gdzieś w lipcu, a my tu mamy jeszcze końcówkę czerwca, także to jest bardzo wcześnie, ale zbieram też z jednego ważnego powodu, po prostu mamy bardzo duży gąszcz, nie? Mały warzywnik, dużo nasadzeń i teraz już rosną tutaj właśnie pomidory, już nie chcę, żeby była za duża wilgoć w szklarni i przy ogórkach zresztą też, więc zbieram, żeby wysuszyć do przechowania. Dziewczynki tam jeszcze chcą posprzątać. Ja wam pokazałem zbiór ze szklarni, ale jak widzicie tutaj w grządkach też powoli robię tam inny film o tym, ale też część cebuli jest do zbioru. Natomiast jeszcze chwilę się wstrzymam, ponieważ nie mam gdzie tamtej składować. Sami zobaczcie. Tutaj do bałaganu pod wiatę mojego przyszliśmy, ale zobaczcie, przygotowałem sobie, tak jest, jeszcze mamy niewykończony ten taras, takie stare stoły stoją, myślałem, że to wystarczy, no to wystarczyło tylko na 4 odmiany, a tu jeszcze są obok 3 i to wszystko źle leży, to powinno być w dużo większym przewiewie, bo co teraz należałoby zrobić? Tak na dobrą sprawę można sobie przemyć trochę te cebule w wodzie, z większości tego piasku, niby ludzie zalecają, żeby zbierać jak jest susza, że tak powiem, któryś dzień, ale to tam większego znaczenia nie będzie miało. Nawet jak zbierzecie, jak ziemia jest mokra, potem lekko sobie to przemyć, ale zobaczcie, ja mam tyle tego, a tak mało w sumie dzisiaj też czasu, że nie za bardzo mogę to zrobić, więc na razie rzuciłem tak, ale muszę to porozkładać na większą przestrzeń, albo przynajmniej codziennie poodwracać, no żeby to nie gniło. Zresztą zbyt długie przechowywanie cebuli na grządkach, znaczy utrzymywanie ich na grządkach, ewentualne takie składowanie, no może spowodować, że będzie nam się tu coś psuło. A co teraz z tym zrobić? Najlepiej poczekać, aż szczypior wyschnie cały. Wtedy mamy największą pewność, że ogólnie cebulka wyschła i że jakieś ewentualnie jakieś witaminki, jakieś składniki odżywcze, które były w szczypiorze, jeszcze mogły cofnąć się do cebulki, no bo tak zwykle rośliny robią, że jak coś im tam jest jakiś stresik, że to już koniec wegetacji, no to skupiają się na tym najważniejszym elemencie, który potem może też odrosnąć, prawda? I tak, ważne jest, żeby tutaj widzicie taka dziwna jakaś pouszkadzana cebula, czy czasami gdzieś jest podgryziona przez jakiegoś turkucia, czy inne dziadostwo, że tak powiem.
powiem, to warto wykorzystać od razu. Po prostu odłożyć sobie skrzyneczkę takiej cebuli i wykorzystywać w pierwszej kolejności. Po tym jak nam to wyschnie, a może to trwać nawet 2 tygodnie, bo to raczej nie trwa nigdy ani dnia, ani już tym bardziej kilku godzin, tylko właśnie zwykle to w tygodniach można liczyć. Ja tutaj mam czosnek też, to już schnie u mnie tydzień, a jeszcze nie wysechł do końca. To jak powysycha, to można uciąć ten szczypior, ewentualnie nadmiar tych korzeni, tylko nie przy samej dupce tutaj, tylko trochę zostawić tam delikatnie. No i cóż, i wkładam to prawdopodobnie do skrzynek, takich dosyć przewiewnych, drewnianych, i będę składował większość w ziemiance, chociaż to też nie jest najlepszy pomysł dla cebuli, bo duża wilgotność powoduje, że potem szczypior szybko puszcza. No ale to część będę przechowywał w domu, część w ziemiance, zobaczymy jak to będzie najlepiej grało, ewentualnie tak na zewnątrz, jakbyś pod wiatą czy coś też można przechowywać, tylko wypadałoby to jakoś trochę przykryć. Niech to będzie w przewiewnej skrzynce, ale nie aż takiej przewiewnej, żeby to zasuszyć, nie? Ja takiej cebuli nie zostawiam w szklarni, bo nie miałbym się gdzie ruszyć do tego wyschnięcia. Nie zostawiam ani na ziemi, tak zwyczajnie nie kładę gdzieś tam, bo u mnie zawsze rano jest rosa, jakieś tam karczowniki i inne sobie tu biegają po tej działce, koty przyłażą, albo mi się zeszczy, albo podgryzie, albo ptak coś podziobie, albo inne tam. Tu pod wiatą to tak się trochę boją przychodzić, chociaż niby jest karmnik i przychodzą jakieś ptaszki tam, przychodzą, no, przylatują. Ale jednak mam takie, lubię takie miejsce zadaszone, przewiewne, ale zadaszone. Mamy tutaj tego sopelka, mamy alibabę. Jeśli chodzi o wielkość tych główek, to akurat takie małe tu mam na wierzchu, ale są też większe. Myślę, że tak naprawdę największa to mi chyba ta zebrun porosła tak ogólnie. I tutaj jeszcze dwie odmiany, ta Stuttgarten, ona chyba największe ma te bomby, ale ona miała też bardzo duże dymki, może to też od tego zależało troszeczkę. I tutaj teraz tak bardzo nie widać, ale tu chyba rekordzistki zebrała właśnie też lila z tego elektryka, tego, o tutaj troszeczkę takie większe, z tej zimowej, o zimej cebuli. Mój jeden błąd, to zniechęcam do takiej roboty, właściwie dwa błędy w tej chwili widzę. Ja bardzo lubię różne odmiany, liczę się z tym, że mają inny smak, inny kolor, to jest bardzo ładne w jakichś tam sałatkach, kanapkach i mam nadzieję, że też innego typu trochę witaminy mają, na przykład jaśniejsze i ciemniejsze. Dla różnorodności uprawiam bardzo różne te cebule, może jeszcze różniejsze będę uprawiał, ale jeden błąd mój. Zobaczcie, cebula Venta, ta wiosenna i ta Electric praktycznie wyglądają tak samo. Specjalnie je przedzieliłem tym Stuttgarten, bo inaczej bym ich nie rozpoznał. Muszę sobie później podpisać w jakichś workach, skrzynkach, czy w czym to będę tam przechowywał. Muszę sobie podpisać, porównać smak. Więc jeżeli chcecie uprawiać różne cebulki, to ja chyba dlatego kupiłem tę wiosenną, bo nie wiedziałem, czy ta zimowa w ogóle wyrośnie. Ale wyrosła, no i teraz bez sensu to jest, wypadałoby się na jedną zdecydować, na przykład zrezygnować z tej Wenty, zostawić sobie tylko tego elektryka i tak samo tutaj mamy też Stuttgarten i mamy też ta zimowa Senshu Yellow. Tutaj są bardzo różne główki, jedne gdzieś takie bardzo duże, to gdzieś tam widzę znowu pod spodem są, nie ma się czym pochwalić, nie? Ale są też bardzo duże, a są też takie zwykłe, natomiast ona bardzo podobnie wygląda i potem można pomylić. Ta na przykład tutaj, ta zebrun wygląda zupełnie inaczej niż sopelek, można tu jedną wziąć, ona ma taki fajny kolorek, więc tutaj jakby to się różni bardzo, ale no polecam po prostu, że jak bierzecie sobie na próby różne cebulki, dymki kupujecie, bo ja tak uprawiam, z nasion nie uprawiam, bo trochę mi szkoda mi czasu na to, mam dużo rzeczy innych do roboty, a to jest po prostu łatwiejsze dla mnie i dlatego tak robię, to warto by było sobie zrobić tak, na przykład takiego sopelka, alibabę i załóżmy, nie wiem, tego elektryka, to macie już w ogóle wszystkie inne, żółta, biała, czerwona, tak? No i tyle. Ja trochę przegiąłem chyba w tym roku i nie namawiam was do tego, żebyście szczególnie się skupiali na uprawie szklarniowej, bo cebulę można uprawiać na zewnątrz, ale jak widzicie tu po ogrodzie,
Ja nie mam innego terenu tak zagospodarowanego pod warzywnik, jak tylko te grządki 20 metrów kwadratowych upraw i tam w szklarni ze 22 metry. Dlatego wykorzystuję te szklarnie. No i musiałem już teraz zebrać, żeby nie narażać pomidorów, ogórków na choroby, żeby tam nie było zwiększonej wilgotności, żeby łatwiej mi było też podlewać, obrywać liście i tak dalej. Ale myślę, że będzie to nie kilka, to na pewno. Kilkanaście też raczej nie. To będzie ładne, kilkadziesiąt kilogramów, ale o tym to może w jakimś kolejnym odcinku, jak już się zasuszy, to jak już będziemy czosnek czy cebulę składować może w ziemiance, to zrobimy dodatkowy odcinek. A tutaj już ta, widzicie, jest do zbioru, tylko tych nie chciałem zbierać, bo mam je źle spisane w zeszycie. Tam w szklarni się starałem, a tu już nie bardzo. Z tego, co pamiętam, to chyba to też są o zimę dwie cebule i tu dalej już też nie wiem, więc te sobie pewnie zbiorę do innego pojemnika i tak będziemy zużywać bez, że tak powiem, zwracania uwagi na to, jak ona się tam zachowuje. Natomiast jeszcze zostawiam, bo piękny szczypior rośnie, taką całą cebulę wyciągamy, tutaj Alibaba na przykład rośnie, całą cebulę wyciągamy z tym szczypiorem i dziewczyny do kanapek, to jeden taki albo dwa takie szczypiory potrafią zjeść, więc będziemy mieli tego mnóstwo, za dużo. 42 metry kwadratowe to jak na taki ogrom czosnku, jaki zebrałem, i cebuli to jest za dużo. My lubimy, my zużyjemy to pewnie, albo trochę rozdamy, natomiast w przyszłym roku troszeczkę ograniczę. 850 aż cebulek, dymek posadziłem, a to dlatego, że miałem przebudowywany warzywnik w zeszłym roku, tak dwa lata temu i w zeszłym roku jakby na przełomie. I przez to, że miałem przebudowywany warzywnik, to cebulki, dymki bardzo późno posadziłem i no zwyczajnie bardzo mało tej cebulki mi się tam udało generalnie, a czosnku to praktycznie w ogóle nie sadziłem, więc w tym roku się aż za mocno odbiłem z tym wszystkim i tej cebuli i tego czosnku nasadziłem tyle, że aż po prostu jest za dużo, pewnie będziemy rozdawać po rodzinie albo ten łapówki w urzędach dawać. Natomiast jestem bardzo zadowolony, bo zapach taki, że hej, tata właśnie gotuje zupę, zaraz jedną z tych cebul wykorzystamy do zupki, tak? I czosnek też. A tu nie będzie za pięknie? Dziewczyny sprzątają, to jest też dla mnie istotne, że teraz zobaczcie, jak się tutaj zrobiło przejrzyście. Pomidory mają, jeszcze tylko chwasty mam do zebrania, ale to już nie będę nagrywał takich rzeczy. Pomidory tylko tu na dole mają kwiatki towarzyszące, które teraz może rzeczywiście zaczną dopiero rosnąć, bo do tej pory były stłumione przez ilość liści pomidorów na dole, no i przez te cebule wszystkie, przez konkurencję o wodę, o składniki odżywcze, ale przede wszystkim o światło. Niektóre aż się tak pokładły, w ogóle zdeformowały. No i ja sobie zdaję sprawę z tego, że wcześniej tutaj było bardzo gęsto, zwracaliście uwagę na to, że jest mega, mega gęsto i tak było. Ja mówiłem, że to jest za gęsto. Jak ktoś ma kawał pola, które obrabia czasowo i dobrze mu z tym, że tak powiem, nie traci sił przy tym, to niech uprawia na polu cebulę, nie trzeba w szklarni. No jeden taki duży argument to jest to, żeby sobie kilka posadzić, bo szczypior jest bardzo wcześnie wtedy, nie? Można podjadać już tam luty, marzec, jakoś w marcu pojawia się szczypior, w szklarni trochę cieplej, więc to jest jakiś tam argument. No ale to nie jest roślina, która musi tu rosnąć w szklarni. No ja wam po prostu zdaję relację, jak ja to robię, żeby wykorzystać maksymalnie miejsce i możliwości tutaj tego warzywnika. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby pomidory były sadzone w momencie, kiedy już jest zebrana cebula na przykład, no ale tak to też się nie da zrobić niestety i to musiało się na siebie nałożyć. Moi drodzy, my tutaj sobie robimy porządki, dziewczyny tu sprzątają, jeszcze im pomogę, zaraz sobie te cebule też porozkładam i może się zobaczymy w jakimś kolejnym odcinku, kiedy to będziemy już zaczynać przygotowania i przechowywanie, przygotowania do przechowywania i samo przechowywanie czosnku i cebuli, które zebraliśmy. Co się stało? Pająk. Pająk? No i co z nim zrobimy? Poprosimy go, żeby se poszedł, tak? Tak. A on chyba ci nic nie zrobi. Za nogę cię ciągnie? Nie? Nic ci nie będzie. Fajnie, przejrzyście. Co mówicie, że już ogóry do zbioru znowu są? Tak, jednego to widziałam. Aha. No wy im nawet nie pozwalacie w ogóle podrosnąć, żarłoki jedne. Co tylko się coś pojawi, to
to od razu jest zbierane. Dobra, jakbym czegoś zapomniał, dajcie znać w komentarzu. No i tyle. Jakbyście mieli jakieś porady, też dajcie znać, może właśnie jakieś typowe szalotki ktoś uprawia, bo u mnie to było dosyć tak na szybko zamawiane i się w konia zrobiłem, moim zdaniem, bo to raczej nie wygląda mi na typową szalotkę. Te dwie odmiany po prostu to są inne cebule, no, a szalotka to, no nie wiem, już sam teraz muszę jeszcze sprawdzić. Tyle. Dobra, żegnamy się, do zobaczyska. Cebularze, cebulaki, pa pa.